Cześć, witam w kolejnym odcinku i zapraszam dziś na przepis taki wyjątkowy. Zrobimy dzisiaj, jak zwał tak zwał, babkę ziemniaczaną, czy zapiekankę ziemniaczaną, czy pieczeń ziemniaczaną. Ja nazywam to pieczeń ziemniaczaną i będzie to taka pieczeń z mięsem, z pieczarkami, naprawdę idealna. Ja na potrzebę tego filmu, żeby nie marnować czasu, ugotowałem wcześniej ziemniaki do miękkości, tak jak do obiadu po prostu, osolone, w osolonej wodzie i odstawiam je teraz do wystudzenia. Wszystkie składniki, jakie będziemy potrzebować do tej pieczeni, znajdziesz w opisie filmu, także tam szukaj i zostań z nami, żeby nie przegapić, jak to wszystko połączyć, jak to zrobić, żeby to było takie idealne. Także zapraszam na film. Ziemniaki się studzą, a my zabieramy się do roboty. W pierwszej kolejności pokroję cebulę. Cebulę posiekam drobno. Ja tu będę potrzebował albo dwie większe, albo trzy takie mniejsze cebule. Ja mam małe, więc dam trzy. Na patelnię daję tłuszcz, ja daję oliwę i wyrzucam teraz cebulę. Cebulę musimy zeszklić. Cebulę można dać szybkę soli do cebuli, a szybciej się zeszkli. I smażymy na takim średnim ogniu w skali od 0 do 9 na 7. A ja teraz biorę się za krojenie pieczarek. Cebula jest już ok, więc do cebuli dokładam teraz pieczarki. I pieczarki muszę przesmażyć tak, żeby one po prostu, one muszą puścić wodę, trzeba tą wodę odparować i wtedy będą dobre. Także smażymy je pewnie około 10 minut. Szczypta soli, szczypta świeżo roztartego pieprzu. Pamiętajmy, żeby z solą nie przesadzać, dlatego że ziemniaki są już osolone, więc ta słoność już będzie z tych ziemniaków. Także ostrożnie z solą. Pieczarki już ładnie odparowały, są usmażone, więc przekładam je do miski. A na patelnię daję mięso do smażenia. Na tą samą patelnię dolewam tylko tłuszcz i muszę przesmażyć. Piec podkręcam na 9 nagrzanie, na najwyższe. I teraz trzeba mięso dobrze przesmażyć. Do mięsa daję sól i pieprz. Pieprz świeżo rozparty w moździerzu. Mięso mielone możesz dać, jakie po prostu lubisz. Ja mam takie wołowe mięso, bo akurat takie lubię, ale możesz dać drobiowe, się nadaje, wieprzowe się nadaje. Każde mięso zmielone jest ok. Mięso potrzebuje jeszcze jakieś 3-4 minuty do smażenia, więc dokładam ten czosnek, tak pod koniec smażenia i dodaję łyżeczkę ziół prowansalskich. I to muszę teraz przesmażyć, doprawić i będzie mięso gotowe. Mięso już jest ok, już jest dobre, więc przekładam do pieczarek. Wszystko razem trzeba połączyć i będziemy naszą pieczeń ziemniaczaną kończyć. W sensie układać do upieczenia. Mięso już jest. Teraz nastawię piekarnik. Piekarnik nastawiam, żeby się już grzał na 170 stopni. Góra, dół. Mięso daję do wystudzenia, a ziemniaki teraz będę przyprawiał. Ja ziemniaki mam taką tutaj, takie urządzenie do szturania. Możesz praskę przepuścić, możesz widelcem. No trzeba je po prostu zrobić na miazgę.
Koniecznie pamiętaj o tym, że ziemniaki muszą być dobrze wystudzone, dlatego że dajemy jajka. Jak będą ciepłe, to te jajka się od razu zetną. A chodzi o to, żeby to wszystko później wyrobić na jednolitą masę. Do ziemniaków daję siekaną pietruszkę, siekany koper, ilości wszystko będzie podane. Ja mam akurat jedno i drugie mrożone, a ty jak masz świeże, to będzie no, na pewno jeszcze lepsze. Mam 150 gram sera rozstartego już, ja mam emmentaler, możesz dać jakikolwiek, jaki po prostu masz, lubisz. Wszystko trzeba wyrobić na jednolitą masę. Dokładnie połączyć te składniki. Dokładam 2 łyżki bułki tartej. Ta bułka po prostu wsiąknie całą wodę z tych ziemniaków. Dodaję 2 jajka. Trochę pieprzu jeszcze. Z solą radzę ostrożnie. I jeszcze raz wszystko dokładnie mieszam. A, przepraszam, bym zapomniał jeszcze gałka muszkatołowa. Łyżeczka gałki muszkatołowej. O, teraz już są wszystkie składniki do ziemniaków i można to dokładnie wymieszać. Ja mam tutaj taką blaszkę, można tą blaszkę teraz wysmarować, nie wiem, czy masłem i bułką tartą, czy jakimś tłuszczem. Ja użyję po prostu papieru do pieczenia, tylko zrobię taki myk, lepiej się ułoży. Ja ten papier po prostu namoczę. Zobaczcie, i teraz on się bardzo dobrze ułoży i nie będzie mnie tu denerwował. O. I teraz układam ziemniaki. Jedną warstwę. Tak. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu. Mięso mam też wystudzone. Dodaję 1 jajko, żeby to mięso w pieczeni związało. Znaczy, pamiętaj, żeby dobrze wystudzić. I tak, jajko teraz musimy połączyć z mięsem. No to będzie taki klej, żeby to mięcho nam się nie rozwalało w pieczeni. Tego mięsa możesz dać więcej, możesz dać mniej, po prostu w zależności od tego, ile chcesz. Jak chcesz bardziej mięsną, to po prostu trochę więcej mięsa możesz dać, jak będzie podane w przepisie. I teraz na górę znowu ziemniaki układamy. Zobaczcie, babka jest idealnie ułożona, trzeba ją dobrze tutaj wyrównać i na 170-180 stopni pieczemy około godziny. Jak się ładnie zarumieni po godzinie, to znaczy, że jest dobra. Tak na 15 minut przed końcem jeszcze wysmaruję to masłem, tą babkę, to podkreśli smak. Także widzimy się za godzinę. Moja pieczeń potrzebuje jeszcze 15 minut, ja teraz tu mam masło i teraz wysmaruję górę masłem. To masełko wsiąknie i ta babka będzie miała jeszcze lepszy aromat, będzie smaczna taka, że babka pieczeń. Się śmieje babka ziemniaczana, pieczeń ziemniaczana. I teraz pieczeń jeszcze ląduje w piekarniku na następne 15 minut. Moja pieczeń już jest gotowa, ziemniaczana, zobaczcie jak pięknie wygląda, ale trzeba ją troszeczkę zostawić na jakieś 10 minut, żeby po prostu troszkę wystygła. Ślinka leci, ale niestety... Trzeba poczekać. Pieczeń jest jeszcze gorąca, ale spróbuję tak przekroić, znaczy nie spróbuję, przekroję i pokażę jak wygląda środek.
Pieczeń jest gotowa, tak jak widać. Zobaczmy, jak to smakuje. Słuchajcie, pachnie naprawdę rewelacyjnie. Smakuje również bardzo dobrze, także gorąco polecam. Jedyne co, to trzeba poczekać trochę, żeby ta pieczeń trochę jeszcze wystygła. Ona wtedy fajnie ściągnie i będzie ją można lepiej, lepiej będzie podzielna. Zobaczcie, tak wygląda pieczeń mięsno-ziemniaczana po wystudzeniu. Także idealnie się kroi, naprawdę fajnie się porcjuje. Wystarczy podgrzać i mamy obiadek przesmaczny. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za lajki. Powiedzcie, jak Wam smakowała. O ile będziecie korzystać z tego przepisu. Cześć.